Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Astrofonu, serii, w której odpowiadam na wasze astronomiczne pytania i dzisiaj będzie dokładnie tak samo, ale zaczniemy tradycyjnie ciekawym komentarzem. Miałem sen. Wydawał się bardzo wiarygodny, jakbym tam był. Widziałem planetę. Zbliżałem się do niej i jakbym gdzieś wpadł w jakąś dziurę i tam były stworzone katakumby, tunele prowadzące do miast. Na tej planecie istniało życie. Obudziłem się w głębokim szoku. Planeta ta była zupełnie z zewnątrz pusta. Nie było nic, żadnych drzew, roślin. Wewnątrz istniało życie. Bo to, mój drogi, było życie wewnętrzne, a teraz lecimy już z pytaniami. Olijajcych. Serio? Ktoś wie, jak to przeczytać? Astrofazeł, jak to się dzieje, że dzień na Wenus trwa dłużej niż rok na Wenus? A to jest bardzo ciekawe pytanie i z tym pytaniem związana jest jeszcze jedna ciekawostka, o której opowiem. Wenus obraca się ruchem wstecznym, to znaczy odwrotnie niż Ziemia. I jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że przeżyła jakiś kataklizm we wczesnym etapie swojego istnienia, dlatego też właśnie ten ruch został odwrócony. No i teraz tak, został też spowolniony. Gdybyśmy stanęli na równiku Wenus, no to na Ziemi mamy ponad 1500 km na godzinę ten ruch, gdybyśmy sobie tak go mierzyli względem czegoś na zewnątrz. Na Wenus to jest 6,5 km na godzinę. Więc dużo, dużo, dużo mniej. I Wenus obraca się wokół własnej osi w ciągu 243 ziemskich dób, natomiast Słońce obiega w 224,65 ziemskiej doby. Przez to też rok po prostu trwa na Wenus dłużej niż na Ziemi, ale z tym związana jest, tak jak powiedziałem, jeszcze jedna ciekawostka. Przez to, że Wenus, tak jak tutaj na animacji, którą widzicie, no obiega to Słońce, to stojąc na jej powierzchni zobaczymy tak naprawdę dwa wschody i zachody Słońca. A czas, który mija pomiędzy kolejnymi, to 116 ziemskich dni. Troszkę tam więcej z jakimiś groszami. To jest taka ciekawostka związana z tym, że właśnie Wenus obiega Słońce, no i ta część, na której staliśmy wcześniej i była już po nocnej stronie, nagle zaczyna znowu być oświetlana przez naszą gwiazdę. Taki ciekawy myk właśnie na tej naszej najbliższej sąsiadce. John K. Jak duża musiałaby być Ziemia, aby niemożliwe było pokonanie jej grawitacji za pomocą rakiety? Gdzieś słyszałem, że gdyby Ziemia była 50% większa, to o lotach w kosmos moglibyśmy zapomnieć. Czy to prawda? Tu już by było trzeba policzyć dokładnie, jak grawitacyjnie by to wychodziło, ile więcej Ziemi, to znaczy procentowo, sprawiłoby, że to przyciąganie byłoby x razy większe. Liczy się mniej więcej, że przy dwukrotnie większym przyciąganiu niż obecnie musielibyśmy użyć rakiety czterokrotnie większej niż Saturn V, największa do tej pory rakieta, jaka została zbudowana. Musiałaby to być 4 razy mocniejsza rakieta, żeby w ogóle można było wynieść cokolwiek na niską orbitę okołoziemską. I to jedną osobę. Jedną osobę, żeby móc wystrzelić na orbitę okołoziemską, i to niską, no to musielibyśmy mieć takiego potwora, więc podejrzewam, że byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione i za coś takiego po prostu by się nie brano, a przez długi czas taka cywilizacja żyjąca na takiej planecie, no miałaby to bardzo utrudnione i no pytanie, czy ten kosmos w ogóle próbowałaby okiełznać, bo licząc to wychodziłoby, że no jest to niemożliwe. Do pewnego stopnia no jesteśmy w stanie budować olbrzymie rakiety, ale w pewnym momencie przestaniemy dysponować materiałami, które wytrzymałyby tak duże konstrukcje. Zapadałyby się takie rakiety po prostu pod własnym ciężarem. Natomiast dużo wcześniej, podejrzewam, nagle zaczęłyby nam przeszkadzać tutaj względy ekonomiczne, względy dostępności surowców, materiałów i tak dalej, niż nawet takie czysto fizyczne problemy ze zbudowaniem faktycznie takiego kolosa. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda, ile czasu minęło, odkąd zbudowaliśmy pierwsze rakiety, które gdzieś tam faktycznie się odrywały od powierzchni Ziemi, do momentu, kiedy budujemy Starshipa, czyli największą w historii rakietę, jaka póki co powstanie. No i ile po drodze trzeba było tej wiedzy zdobyć gdzieś tam na tych lżejszych, mniejszych konstrukcjach. Także podejrzewam, że łapiemy się tutaj idealnie w ten moment, w którym do tych właśnie podróży kosmicznych mogło w miarę dosyć prosto dojść. Kącik proroka. Po wieloletnich poszukiwaniach odkryłem zwój papirusu z tekstem przepowiedni, który po przetłumaczeniu brzmi mniej więcej tak.
Gdy las potężny zapłonie, gdy wirus, choć nie król to w koronie, nad światem zapanuje, stulecie zagłady to zwiastuje. Nibiru w jednej linii zresztą planet się ustawi, a ludzkość ze zdziwienia szczęki rozdziawi. Promień słońca po wszystkich planetach się przemknie i tajemnice Nibiru dla ludzkości odemknie. Baza reptilian tam pod powierzchnią ukryta. Na wieść o tym nie jeden naukowiec zębami zazgrzyta. Wszak reptilian nie ma, hipokryta. Naukowcy przecież wiedzą swą tajemną, czerpią od reptilian, ta sytuacja od wieków niezmienną. Reptilianie wynikami ziemskiego eksperymentu niezadowoleni. Czerwony przycisk wcisnął i wszystko to zmieni. Nibiru wbudowanym promieniem ściągającym zmieni tor komet na Ziemi grożący. Gdy która w Ziemię trafi, znikną całe miasta. Tak życie zakończy mąż, pachole i niewiasta. Tak i będzie koniec świata nieunikniony, a kiedy nastąpi, wiedzą to gawrony. Kącik proroka. Witold Wojnowski, hello, wszyscy zastanawiają się, jak ratować się w sytuacji, gdy w stronę Ziemi zmierzać będzie jakiś większy kamulec, a co w sytuacji, w której kamulec przyceluje w Księżyc? Pomijając kwestię wyrzucenia dużej ilości materii, która mogłaby chyba dotrzeć do Ziemi, to wytrącenie Księżyca z orbity może mieć chyba takie sobie skutki. Jeśli sobie gdzieś tam poleci, to słabo, ale można sobie wyobrazić również gorszy scenariusz. Mógłbyś powiedzieć parę słów o takim hipotetycznym impakcie? Znaczy, żeby wytrącić Księżyc z równowagi, a właściwie z jego orbity, to potrzebowalibyśmy bardzo masywnego, wielkiego obiektu, też jakiegoś księżyca, który mógłby coś takiego faktycznie zrobić. Chociaż też ciężko byłoby się wyrwać tutaj z pola grawitacyjnego Ziemi i mogłoby się uformować coś jeszcze większego po jakimś czasie. Natomiast tutaj fakt faktem, że Ziemia byłaby zalewana przez dłuższy czas materią z takiego uderzenia, różnego rodzaju meteoryty, większe kamulce, no byłoby generalnie niewesoło, wokół Ziemi pewnie utworzyłby się jakiegoś rodzaju rzadki pierścień. No ale zakładając, że byłby to jakiś duży planetoid, duża planetoida uderzająca w powierzchnię Księżyca, to raczej tutaj spodziewałbym się takiego zagrożenia. Zagrożenia po prostu ze strony materii, która na powierzchnię Ziemi by opadała. No to musiałaby być jakaś niezmierna katastrofa, żeby zaburzyć cykl obrotowy Ziemi, przypływy i odpływy, no i to wszystko miałoby olbrzymi wpływ na klimat na Ziemi, na to, jakie warunki do życia byśmy tutaj po jakimś czasie mieli. No ale nie ma takich obiektów, które mogłyby w ten sposób w Księżyc uderzyć i zrobić mu aż taką krzywdę. Całe szczęście. Coś musiałoby przylecieć z innego układu, po prostu jakaś wyrzucona planeta, która na swoim torze lotu miałaby akurat właśnie Układ Słoneczny i jeszcze zaburzyłaby właśnie ten układ Ziemia-Księżyc, albo wręcz uderzyła po prostu w nasz srebrny glob. Więc nie ma się co przejmować. Taki scenariusz może wydarzyć się tylko w chińskim filmie katastroficznym science fiction. Pan Knur, czy atmosfera Marsa jest wystarczająco gęsta, by spalić lecące w kierunku jego powierzchni małe asteroidy? Nawiązuje do budowy ewentualnych kolonii na Marsie. Jeśli mielibyśmy mieć tam całe miasta, to ile atmosfera nie spali takiej asteroidy, to ryzyko uderzenia w kolonię wzrasta wraz z rozwojem kolonii. No, atmosfera jest za rzadka, żeby spalać jakieś planetoidy. Zresztą atmosfera Ziemi też nie spali planetoidy. Może się ona gdzieś tam rozgrzać na tyle, że rozpadnie się na jakieś mniejsze fragmenty i po prostu posieje bardziej po powierzchni. Ale na Marsie mniej więcej co dwa dni upada jakiś kamień wielkości piłki do nogi. Tak to jest mniej więcej oszacowane. Wytworzą się tam takie leje, które po prostu no, faktycznie przy takiej grubości atmosfery musiałyby być powodowane uderzeniem takich mniej więcej obiektów. No i policzono, że jeżeli na Marsie istniałaby kolonia o wielkości mniej więcej boiska piłkarskiego, to uderzenie takiego obiektu w tę kolonię wypadałoby raz na 100 milionów lat. Więc całkiem mała szansa na to, że coś takiego się wydarzy i zrobi jakieś tam problemy, uderzy w jakieś witalne elementy, chociażby tej kolonii, jak reaktor, jak zapasy wody, etc. Jeżeli ta kolonia byłaby dwa razy większa, to takie ryzyko wypadałoby co, czy też takie wydarzenie miałoby miejsce co 57 milionów lat. Natomiast jeżeli kolonia byłaby wielkości Nowego Jorku, to już faktycznie co mniej więcej 20 lat dochodziłoby do takiego uderzenia. Dlatego trzeba by było faktycznie pomyśleć nad budowaniem tego typu miast
pod ziemią, czy takich kolonii pod ziemią, pod Marsem de facto, albo używając jakichś deflektorów, które rozpościerałyby się nad takimi koloniami. No ale to jest już chyba dużo bardziej skomplikowane nawet niż drążenie tuneli, czy wykorzystywanie różnego rodzaju takich tub lawowych, gdzie można by było tworzyć właśnie tego typu marsjańskie miasteczka. Dlatego widzicie, że kolonizacja Marsa to nie jest takie proste, bo jest tam tyle zmiennych, które trzeba uwzględnić, a na koniec wszystkiego przyjdą jeszcze takie wielkości piłki do nogi, bardzo mocno kopnięte asteroidki, czy też właściwie tej meteoryty, które mogłyby siać zniszczenie, no już bardzo często, w zależności od tego, jak taka kolonia duża po prostu na Marsie by była. No i znów tak smutno na koniec tego odcinka, znowu jakieś takie tragedie i niesnaski, więc zakończymy oczywiście astrosucharem. A nie, jednak chyba po pierwsze już był, a po drugie i tak jest smutny, więc nie skompensuje. Co to jest rok świetlny? Jest to rachunek za prąd, który otrzymujemy po 365 dniach. Moi drodzy, apel, piszcie astrosuchary, bo skończyły się, po prostu dajemy już te same albo smutne i mało śmieszne, więc apel do Was, piszcie astrosuchary, ratujcie ten segment astrofonów. A ja teraz będę się z Wami już żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, astrofaza dla głodnych kosmosu.